Pracodawco, jeśli prowadzisz placówkę handlową, a w niedzielę twój sklep staje się czytelnią lub biblioteką i zatrudniasz w nim pracowników, musisz to wiedzieć. Sąd Najwyższy rozstrzygnął trzecią już kasację od wyroku dotyczącego obchodzenia zakazu handlu w niedzielę. Sąd Najwyższy przyznał rację Państwowej Inspekcji Pracy, wskazując, że wyłączone spod zakazu handlu w niedzielę są placówki, które w danej jednostce prowadzą przeważającą działalność związaną z kulturą, sportem, oświatą lub wypoczynkiem. Placówki, które obchodzą zakaz handlu w niedzielę, powołują się na artykuł 6 ust. 1 punkt 10 ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Chodzi tutaj głównie o sklepy wielkopowierzchniowe, supermarkety, które na terenie swojego sklepu prowadzą w niedzielę czytelnie lub biblioteki. Sąd Najwyższy stwierdził, że wyłączenie na podstawie tego artykułu dotyczy tylko i wyłącznie jednostek, które w głównym zakresie prowadzą działalność związaną z kulturą, sportem, oświatą lub wypoczynkiem, a na ich terenie, na terenie tych jednostek, znajduje się placówka handlowa. Państwowa Inspekcja Pracy ma nadzieję, że przedsiębiorcy, którzy chcą wprowadzić w swoich placówkach handel w niedzielę, wezmą pod uwagę wyrok Sądu Najwyższego.